Jezusa, a będziesz zbawiony. Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Ty i twój dom, będziesz zbawiony. Ty i twój dom, będziesz zbawiony. Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Ty i twój dom, będziesz zbawiony. Ty i twój dom, będziesz zbawiony. Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Ty i twój dom, będziesz zbawiony. Ty i twój dom, będziesz zbawiony. Drugi rozdział, a wers 13, 13 wiersza, i z kapitlu 13, wers 23. I 23 rozdział. Oto szczęśliwie się powiedzie mojemu słudze, będzie nadal wywyższony i bardzo wysoko wyniesiony. Jak wielu się przeraziło na jego widok, tak ze szczesuny niepodobny do ludzkiego był jego wygląd. A jego postać nie taka jak synów ludzkich. Tak wyprawi i zdumienie liczne narody, królowie zamkną przed nim swoje usta, bo zobaczą to, czego im nie opowiadano. I zrozumieją to, czego nie słyszeli. Kto uwierzył wieści naszej, a ramię Pana komu się objawiło? Wyrósł bowiem przed nim jak latorość, jak korzeń cudzej ziemi. Nie miał postawy ani urody, które by pociągały nasze oczy. I nie był to wygląd, który by nam się mógł podobać. Zgardzony był i opuszczony przez ludzi mąż boleści, doświadczony w cierpieniu, jak tym, przed którym zakrywa się twarz. Zgadzony tak, że nie zważaliśmy na niego, lecz on nasze choroby nosił, nasze cierpienia wziął na siebie, a my mniemaliśmy, że jest zraniony przez Boga, bity i utrapiony. Lecz on zraniony jest za występki nasze, starty za winy nasze. Ukarany został dla naszego zbawienia, a jego ranami jesteśmy uleczeni. Wszyscy, jak owce, zbłądziliśmy, każdy z nas na własną drogę zboczył, a Pan jego dotknął karą za winy nas wszystkich. Znęcano się nad nim, lecz on znosił to w pokorze. Nie otworzył swoich ust, jak jagnię na rzecz prowadzone, jak owca przed tymi, którzy ją ścigą. Zamilkł i nie otworzył ust swoich. Z więzienia i sądu zabrano go, a któż o jego losie pomyślał? Wyrwano go bowiem z krainy żyjących za występek mojego ludu, śmiertelnie został zraniony. Wyznaczono mu grób wśród bezbożnych i wśród złoczyńców jego mogiłę, chociaż bezprawia nie popełnił, ani nie było fałszu w jego ustach. Ale to Panu podobało się utrapić go cierpieniem, gdy złożył swoje życie w ofierze, ujrzy potomstwo, będzie żył długo i przez niego wola Pana się spełni. Za mękę swojej duszy ujrzy światło i jego poznaniem się nasyci. Sprawiedliwy mój sługa, wielu usprawiedliwi i sam ich winy poniesie.
dlatego da mu dział wśród wielkich. I z ołtarzami będzie dzielił łupy za to, że ofiarował na śmierć swoją duszę i do przestępców był zaliczony. On to poniósł grzech wielu i stawił się za przestępcami. Das Buch des Propheten Jesaja ist das längste Buch der Propheten. Księga proroka Izajasza jest najdłuższą księgą proroków. Und als unser Herr Jesus auf Erden war, kiedy Pan Jezus nasz był tu na ziemi, wurde ihm der Prophet Jesaja gereicht. Podano mu proroka Izajasza. Und er las vor. I on czytał. Und er legte diese Rolle zurück. I on odłożył ten zwój. Und alle Augen waren auf ihn gerichtet. A wszystkie oczy były skierowane na niego. Wir lernen, dass auch der Prophet Jesaja zum Inhalt die Person des Herrn Jesus hat. My tu widzimy, że tyś prorok i prorok Izajasz jako zawartość tej swojej księdze ma osobę Pana Jezusa. Die Verse, die wir jetzt gelesen haben, sind das Herz des Propheten. Te wiersze, któreśmy teraz czytali, to są jak gdyby tym sercem tego proroka Izajasza. Einmal kam ein afrikanischer Mann nach Jerusalem. Kiedyś przyszedł z Afryki człowiek do Jeruzalemu. Und er stellte den Prophet Jesaja. Und i on też kupił sobie ten zwój proroka Izajasza. On in seiner Rückfahrt nach seiner Heimat. A w podróży powrotnej do swojej ojczyzny. Begann er diesen langen Propheten zu lesen. Zaczął tą księgę proroka czytać. Und als er zum Kapitel 53 gekommen war, a kiedy on doszedł do tego 53 rozdziału, dies blieb plötzlich ein Mann an seine Wand. To niespodzianie przybliżył się do jego wozu jakiś mężczyzna. To był Filipus. A to był Filip. Und er fragte ihn. A on się go pyta. Verstehst du auch? Rozumiesz? To ty czytasz? Und er sagte, ins sollte ich, wenn niemand mich anleitet. Jak bym mógł zrozumieć, gdyby mi ktoś nie wytłumaczył? Gibt manchmal Bibelstellen. Są nieraz miejsca w Biblii. Wir lesen sie. My je czytamy. Und wir können sie nicht verstehen. A my ich nie możemy zrozumieć. Und dann kommt jemand, der uns hilft. A później ktoś idzie, który nam pomoże. Und dann sehen wir wunderbare Herrlichkeiten darin. I później my takie cudowne rzeczy w tym oglądamy. Als Gott das erste Mal dem Volk Israel das Brot vom Himmel gab, kiedy Bóg pierwszy raz swojemu ludowi izraelskiemu dał swój chleb z nieba, da das Volk Israel dieses Manna angeschaut, to ten lud izraelski patrzył na tą mannę. To nichts damit anfangen. Oni nie wiedzieli, co z tym począł. Die fragten alle zueinander, was ist das? Oni jedni ludzie się pytali, co to jest? Dann kam Moses. A później Mojżesz przyszedł. Und er sagte, was ist das Brot, welches Gott euch vom Himmel gegeben hat? A Mojżesz mówi, to jest chleb, który wam Bóg z nieba dał. Und dann begannen sie zu essen. A później zaczęli jeść. Und dann lesen wir, dass es schmeckte wie Honig. A później czytamy, że to było dla nich słodkie jak miód. So kann es uns auch gehen, wenn wir Gottes Wort lesen. I tak też i nam może się zdarzyć, jak my czytamy Słowo Boże. Der Prophet Jesaja hat zwei große Teile. I prorok Izajasz ma dwie wielkie części. Der erste Teil ist Kapitel 1 bis Kapitel 19. Ta pierwsza część jest od pierwszego rozdziału do 39. Da sehen wir die äußere Geschichte des Volkes Israel. Tam oglądamy tą zewnętrzną historię ludu izraelskiego. Kapitel 40-66. A 40-66 rozdział. Da sehen wir die innere Geschichte des Volkes Israel. Tam widzimy tą wewnętrzną historię ludu izraelskiego. Wenn wir das erkennen, ist das uns eine gute Hilfe. Kiedy my to poznamy, to jest to dla nas wielką pomocą. Die Geschwister hier in Ostrzeszcze haben auch eine äußere und eine innere Geschichte. Braterstwo tu w Orzeszu też mają swoją historię zewnętrzną i wewnętrzną. Ihr kennt alle eure äußere Geschichte gut. Wszyscy wy znacie swoją zewnętrzną historię dobrze. Was so im Lauf der Jahrzehnte vorgefallen ist hier in Orzesze. Tak to w tych dziesiątkach lat do tyłu się tu w Orzeszu zdarzyło. Und auch ich darf schon ein wenig von eurer Geschichte kennen. A ja już troszeczkę tak mogłem poznać tej waszej historii. Ale jest tylko eine innere Geschichte hier. Ale jest jeszcze taka wewnętrzna historia tutaj. Und das ist die Geschichte eurer Herzen.
A to jest historia waszych serc. Was was in eurem Herzen vorgegangen ist? To, co się zdarzało w waszych sercach. Im Verlauf der Jahre und Jahrzehnte. W ciągu tych lat, dziesiątych. Und die innere Geschichte, das ist die Geschichte, die der Herzen. A ta wewnętrzna historia, to jest tą historią, którą tylko Pan zna. Und das ist das Thema des zweiten Teils des Propheten. A to jest właściwie temat tej drugiej części proroka Izaja. Damit wir jetzt gut verstehen, das Kapitel 53. Gdybyśmy tak dobrze rozumieli ten 53 rozdział, werde ich noch einige Bemerkungen machen zum zweiten Teil des Propheten Izaja. Chciałbym jeszcze niektóre wzmianki uczynić do tej drugiej części proroka Izajasza. In Kapitel 40 bis 48 haben wir das Thema des Götzendienstes. W tym rozdziałach 40 do 48 mamy ten temat tego bałwochwalstwa. Es gab in Volke Israel Götzendienst. W ludzie izraelskim było wielkie bałwochwalstwo. Und acht ganze Kapitel des Propheten Jesaja sprechen davon. I 8 tych całych rozdziałów tego proroka o tym mówią. Und wie schrecklich das war in den Augen Gottes. Jakie to było okropne w oczach Bożych. Und es gibt zwei Sätze in diesen acht Kapiteln, oder einen Satz, der zweimal vorkommt. A jest jedno zdanie tych rozdziałów, które dwa razy występuje. Da sagt Gott, ich bin Jehova, das ist mein Name. Tu, tam Bóg mówi, ja jestem Jehova, to jest moje imię. Und meine Ehre gebe ich keinem anderen. A moją chwałę nikomu nie oddam. Bo wir denken, wir haben keine Götze. A teraz my nie mamy żadnych bałwanów. Und ich habe bis jetzt bei euch auch nicht im Garten einen Götzen gesehen. A ja teraz właściwie nawet u was w ogródku nie znalazłem jakiegoś żadnego bałwana. Und dennoch schreibt der Apostel Johannes. A mimo tego apostoł Jan pisze. Am Ende seines ersten Briefes. Pod koniec swojego pierwszego listu. Kinder, hütet euch vor den Götzen. Dzieciątka, strzeżcie się przed bałwochwalstwem. Ich habe mich oft gewundert, dass Johannes seinen ersten Brief so schrieb. Ja się bardzo tak nieraz dziwiłem, że w ten sposób Jan ten swój list kończył. Der erste Johannesbrief ist ein ganz wunderbarer Brief. Der pierwszy list Jana to jest bardzo cudowny list. Der uns sehr hohe Wahrheiten mitteilt. On nam opowiada o bardzo takich wzniosłych prawdach. Über die Person des Herrn Jesus. O tej osobie Pana Jezusa. Über das Werk des Herrn Jesus. I o tym dziele Pana Jezusa. Und der Geist Gottes steigert sich immer mehr. A ten Duch Boży tak coraz więcej się wznosi, czyli podwyższa. Gegen Ende dieses Briefes. Aż do końca tego listu. Und kommt auf einen Höhepunkt. Przyjdzie na taki punkt najwyższy, albo ten kulminacyjny punkt. Ganz am Ende von Kapitel 5. Na samym końcu piątego rozdziału. Und sagt, dies ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. I tam mówi, to jest ten prawdziwy i to życie wieczne. Und es wäre schön, wenn jetzt der Brief zu Ende wäre. I to by było pięknie, gdyby teraz ten list był tylko zakończony. Aber jetzt kommt noch ein Herz, Herr Mann. Ale ja się to poważnie napomijam. Bitte durch von den Götzen. Cieszcie się. Wenn es irgendetwas gibt in unserem Leben, o ile coś jeszcze się zdarzy w naszym życiu, was uns mehr wert ist als der Herr Jesus, dla nas może jest więcej wart niż Pan Jezus, dann ist es ein Götz. To wtedy to jest bałwan. To jest gut, wenn wir unsere Herzen prüfen. Jest to dobrze, żebyśmy doświadczali nasze serca. In Kapitel Jesaja 49 bis 57 sehen wir einen nächsten Abschnitt. Od Izajaszu od 49 do 57 mamy inny odcinek. Sehen wir die Sünde des Volkes Israel, dem Herrn Jesus gegenüber. To oglądamy ten grzech Izraela, tego ludu, w stosunku do Pana Jezusa. Jede Sünde, die wir tun, każdy grzech, który czynimy, ist eine Sünde gegen den Herrn Jesus. Jest grzech przeciwko Panu Jezusowi. Wir können das bei David denn. I możemy to uczyć się u Dawida. Er hatte einmal gegen Menschen gesündigt. On kiedyś grzeszył przeciwko ludowi. Er hatte einen Mann seine Frau weggenommen. On kiedyś odebrał małżonce swojego męża. Und er hatte auch diesen Mann umgebracht. I on też tego męża zgładził. Und dann kommt Nathan zu ihm. A później przyjdzie do jego prorok Nathan. Er macht es ihm klar. On mu to objaśnił. Und David erkennt und bekennt. I Dawid poznał i wyznał swój grzech. Und dann sagt er in einem der Psalmen. Mówi w jednych z tych psalmów.
Gegen dich, Jehova, gegen dich allein habe ich gesündigt. Von euch stosunku do ciebie, przeciwko tobie, Panie, przez tylko stosunku do ciebie zgrzeszyłem. Und das ist das große Thema von Kapitel 49 bis 57. I to jest wielki temat tu od rozdziału 49 do 57. Und dann verstehen wir Kapitel 50. I wtedy możemy zrozumieć ten rozdział 59. Grzech ludu przeciwko Panu Jezusowi. Kurze Bemerkung noch zu Kapitel 58 bis 60. Jeszcze krótką zmiankę od rozdziału 58 do 60. Aż do rozdziału 60. Da sehen wir noch einmal eine wichtige Sache unserer Herzen. Tam jeszcze raz oglądamy taką ważną sprawę naszych serc. Da sagt, prüft uns Gott. Tam właśnie Bóg nas doświadcza. Ob wir etwas für ihn aus Gewohnheit tun. Czy my dla niego coś czynimy z przyzwyczajenia. Oder ob wir es tun und die Leitung des Geistes. Albo czy to czynimy przez kierownictwo Ducha. Wir sehen dort äußere Formen der Leitung des Geistes gegenübergestellt. My tam oglądamy te zewnętrzne formy w stosunku do Ducha, przez Ducha kierowane. Das ist noch einmal eine ernste Frage, die wir uns stellen müssen. I to jest jeszcze raz takie poważne pytanie, które sobie powinniśmy zadać. Tun wir etwas einfach aus Gewohnheit? Czy my coś tak po prostu czynimy z przyzwyczajenia? Ohne dass unser Herz beteiligt ist? Bez tego, że nasze serce bierze w tym udział. Oder werden wir geleitet durch den Geist? Albo jesteśmy prowadzeni przez Ducha. Indem dann die Person des Herrn Jesus unser Herz erfüllt. Wtedy, kiedy to, ta osoba Pana Jezusa napełnia nasze serce. Und wir ihm dann gehorsam sein müssen. I chcielibyśmy potem być posłuszni. Aber kehren zurück zu unserem gelesenen Abschnitt. Ale wróćmy z powrotem do naszego czytanego odcinka. Das Kapitel 53 beginnt eigentlich schon im Kapitel 52, Vers 13. Ten temat tego 53 rozdziału zaczyna się właściwie już 52, 13 wiersza. Was wir heute miteinander gelesen haben, gehört zusammen. To, cośmy dzisiaj razem wszystko czytali, to należy w jedną całość, jest jedno. Wir werden den Herrn Jesus finden. Tam znajdziemy Pana Jezusa. Und auf die Sünde des Volkes ihm gegenüber. A to i ten grzech ludu w stosunku do niego. Und wir werden ganz besonders seine Ermutigung und seine Leiden sehen. A my też przede wszystkim będziemy widzieć jego uniżenie i jego cierpienie. Aber es gibt eine Besonderheit in der Heiligen Schrift. Ale jest coś specjalnego w tym Piśmie Świętym. Wenn die Leiden des Herrn Jesus uns gezeigt werden, kiedy te cierpienia Pana Jezusa nam są pokazane, da werden uns meistens auch seine Herrlichkeit. To też i są przeważnie nam tym pokazane jego te wspaniałości. Das sehen wir hier. I to tu możemy oglądać. Und wenn uns die Herrlichkeit des Herrn Jesus gezeigt wird, jak nam ta wspaniałość Pana Jezusa jest pokazana, da werden uns meistens auch die Leiden gezeigt. To też i nam będą wtedy te cierpienia jego pokazane. Das sehen wir zum Beispiel in Offenbarung 5. To możemy oglądać na przykład w Objawieniu w 5 rozdziale. Wir sehen dort den Apostel Johannes, wie er im Himmel ist. Tam oglądamy apostoła Jana, jak się było w niebie. Und er weint, weil niemand wirklich ist, das Buch zu nehmen. I on płakał, że nikt nie był godny wziąć tej księgi. Und im Wirt dann ein Ältester kommt zu ihm. A później jeden z tych starców do niego przychodzi. Und er sagt, weine nicht. A on mówi, nie płacz. Sie ist auf die Verbunden der Löwe. To zobacz, zwyciężył lew. Das ist ein Bild seiner Herrlichkeit und Kraft. To jest właśnie ten obraz jego chwały i mocy. Und das Offenbarung 5 spricht uns von dieser Kraft und Herrlichkeit und Kraft. I te Objawienie 5 rozdział mówi nam o tej chwale i o tej mocy naszego Pana. Jetzt hebt der alte Apostel Johannes seine Augen auf und weinen. I teraz apostoł, ten stary apostoł Jan podnosi oczy swoje od płaczu. Er will diesen Löwen sehen. On chce zobaczyć tego lwa. Was sieht er? Co on widzi? Ein zabitego lwa. Baranka jakoby zabitego. Es wird die Herrlichkeit des Herrn gezeigt. Pokazana mi jest ta chwała Pana. Aber immer zugleich auf die Hand. Ale od razu też i te cierpienia.
dachte an diesen Gedanken, als wir unser Lied sangen am Ende der ersten Stunde. Ja, od tej myśli mi przyszły, kiedy czytaliśmy tę pieśń pod koniec naszej godziny. Dass der Herr Jesus jetzt droben gekrönt ist. Że Pan Jezus teraz jest ukoronowany w niebie. Dass er aber einmal hier auf Erden war. I że on kiedyś był tu na ziemi. Jetzt ist er droben am höchsten Platz. Teraz jest u góry, na tym najwyższym miejscu. Einmal war er hier auf Erden am höchsten. Kiedyś był tu na ziemi, na tym miejscu najniższym. Wenn wir versuchen, einige Gedanken zu unserem Abschnitt zu machen, kiedy tak spróbujemy niektóre myśli do tego naszego odcinka teraz uczynić, dann tun wir es mit einem gewissen Punkt. To czynimy to z takim wyraźnym. Wenn wir empfinden, wenn wir diese Verse lesen, dlatego, że jak te wiersze czytamy, to tak coś podczuwamy, dass wir heiliges Land betreten. Że my wstępujemy na święte miejsce. Möge der Herr uns gnädig sein. Aby nam Pan dał łaski. Dass wir in der gebührenden Weise. Że my w ten odpowiedni sposób. Bemerkungen zu diesen Versen machen. Takie odnośne myśli do tych wierszy uczynimy. Ich möchte versuchen, ein wenig Hilfe zu geben. Ja bym się starał troszkę pomocy do tego dać. Damit wir diese Verse besser verstehen. Abyśmy te wiersze mogli lepiej zrozumieć. Und eines der Hilfen ist, wenn wir uns fragen. A jedno z tych pytań jest, jak się zapytamy. Wer spricht in welchem Vers? Kto w jakim wierszu mówi? Es ist so in den Propheten. W prorokach to jest tak. Dass oft eine Wechselrede ist. Że przeważnie jest taki dialog, czyli taki, jakby dwóch rozmawiało. Einmal spricht der und dann spricht ein anderer, aber sie sprechen nicht miteinander. Aha, czyli tak, że to nie jest dialog, że dwóch mówi razem między sobą, ale raz mówi jeden, raz mówi drugi. Wir werden gleich verstehen, wenn wir jetzt kurz durch diese Verse gehen. My to od razu zrozumimy, kiedy tak przez te wiersze teraz pójdziemy. In kapitlu 52, vers 13 bis 15. W tym 52 rozdziale od 13 do 15 wiersza. Spricht Jehova über den Herrn Jesus. Tu mówi Jehova o Panu Jezusie. Also es ist die Stimme Gottes, die wir vernehmen. I tu jest właśnie ten głos Boży, który my tu możemy słyszeć. Und er sagt, was er am Herrn Jesus gesehen hat. I on mówi to, co on widział Panu Jezusie. Als er hier über die Erde ging. Kiedy Pan Jezus tu był na tej ziemi. Und Gott ruft uns zu. I Bóg do nas woła. Siehe, mein Knecht. Popatrz, sługa mój. Das ist ein Titel des Herrn Jesus, der so wunderbar ist. To jest taki bardzo cudowny tytuł Pana Jezusa. Dass Gott ihn sein Knecht nennt. Że Bóg go nazywa swoim sługą. Wir finden diesen Titel im Alten und im Neuen Testament. My ten tytuł znajdujemy w Starym i w Nowym Testamencie. In der bekannten Verse in Jesaja 42. W tych znanych słowach Jesajaszu 42 rozdział. Siehe mein Knecht, Vers 1, denn ich stütze meine Auserwählten, an welchen meine Seele wohlgefallen hat. Zaraz ten początek, bo to sługa mój, którego popieram, mój wybrany, którego ukochała moja dusza. Und in der Apostelgeschichte haben die Apostel zu Gott gebeten. I w dziejach apostolskich apostołowie modlili się do Boga. Glaube in Kapitel 4, denken wir das. Myślę, to jest w czwartym rozdziale. Und sie sprechen zu Gott von seinem heiligen Licht Jesu. I oni mówią do Boga o swoim świętym słudze Jezusie. Das zeigt uns diesen gehorsamen Menschen. To nam pokazuje tego posłusznego człowieka. Der von der Krippe ging bis zum Kreuz. Który szedł od żłóbka aż na krzyż. Der bereit war alle Leiden auf sich zu nehmen, die wir in Vers 14 unseres Abschnitts gesehen. Który był gotowy wziąć wszystkie cierpienia na siebie, które tu w tym 14 wierszu możemy oglądać. So dass sein Angesicht entstellt war. Że jego oblicze było całkiem zmienne, zmienione. Und viele haben sich über ihn entsetzt, als ihn sah. A wielu się nad nim zgorszyło, kiedy go widzieli. Aber in Vers 15 sagt Gott dann. Ale w 15 wierszu drugi Bóg mówi. Dieser, der einmal hier auf Erden gelitten hat. Że ten, który raz tu na ziemi cierpiał. Der wird viele Nationen in Staunen versetzen. On właściwie wiele narodów przyprowadzi do zdziwienia. Und über ihn werden Könige ihren Mund. A przed nim królowie zamkną swoje usta. Denken einmal an die
Kriegsknechte, die am Kreuz standen. To myśmy kiedyś po tych żołnierzach, którzy stali przy krzyżu, oni się z niego wyśmiewali, ale przyjdzie godzina, że wszyscy ludzie będą musieli usta swoje zamknąć, kiedy on przyjdzie w swojej chwale. W kapitul 53, vers 1, spricht der Prophet Jesaja. W 53 rozdziale, pierwszy wiersz, mówi prorok Izajasz. Er sagt, wer hat unsere Verkündigung geklaut? On mówi, cóż tu wierzy kazaniu naszemu? Er hatte dasselbe Leiden wie wir. On to samo cierpiał, co my. Wenn wir bemüht sind, das Evangelium zu verbreiten. Kiedy my się staramy rozpowszechniać Ewangelię. Dass der größte Teil der Menschen nicht glaubt. Że ta większa część ludzkości nie wierzy. Das war auch, als der Herr Jesus hier am Erden war. To było tak samo, kiedy Pan Jezus był na ziemi. Da hat er einmal gesagt. To on kiedyś powiedział. Breit ist der Weg, der zum Verderben führt. Szeroka jest droga, która prowadzi na zginienie. Und viele sind hier im Weg. A wielu ich jest, którzy tą drogą idą. Und schmal ist der Weg, der zum Leben führt. Ale wąska jest ta ścieżka, która prowadzi do życia. Und wenige sind hier im Weg. A mały jest tych, którzy nią idą. Glaube, dass das Herz des Herrn geblutet hat, als er das gesagt hat. Ja, und myślę, że ta serce Pana krwawiło, kiedy on te słowa wypowiadał. Auf unsere Herzen bluten, wenn wir sehen, wie viele dem Gericht entgegengehen. Jeśli nasze serca krwawią, kiedy my widzimy, jak wielu ludzi idzie na przeciw sądu. Und die nicht glauben. Nie chcą wierzyć. Und so stellt auch dieser Prophet Jesaja diese Frage. Tak jest i Izajasz prorok te pytanie tu zadaje. Aber er stellt sie, um uns dann die Person des Herrn Jesus vorzustellen. Ale on to pytanie zadaje po to, aby nam przedstawić tą osobę Pana Jezusa. Wir sehen dann ab Vers 2, wie der Überrest des Volkes Israel dann spricht. My po drugiego wiersza później oglądamy, jak ta reszta Izraela później mówi. Wir haben am Freitag gesehen, was das für Menschen sind. Myśmy w piątek już oglądali, widzieli, co to są za ludzie. Das sind solche, die nach der Entrückung glauben dem Evangelium des Reiches. To są ci, którzy po zachwyceniu Kościoła będą uwierzyć Ewangelii Królestwa. Und hier hören wir sie sprechen über den Herrn Jesus. A tu słyszymy ich mówić o Panu Jezusie. Und zuerst erkennen sie, was der Herr Jesus für Gott ist. I oni najpierw poznają to, co kim Pan Jezus jest dla Boga. Er sagt, diese Gläubigen sagen, er ist vor ihm, vor Gott aufgeschossen wie ein Wurzelspross aus dürrem Erdreich. Oni mówią, że on przed Bogiem, jak tu dzisiaj wyrosł, przed nim jako latorość. Einmal hat Gott die Menschen geschaffen. Kiedyś Bóg stworzył człowieka. Und er hat diese Erde geschaffen. Und als er zu Ende war nach 6 Tagen, sah er das alles sehr gut. Und dann kam der Sündenfall. Und der Mensch fiel in Sünde. Und die Schöpfung kam unter die Folgen der Sünde. Popadło pod skutki tego grzechu. Und Gott blickt erst vom Himmel auf diese Erde. A Bóg teraz patrzy z nieba na tą ziemię. Auf seine Schöpfung. Na swoje stworzenie. Und was muss er sehen? I co on musi widzieć? Nur ein dürres Erdreich. Tylko taki suchy grunt. Es gibt so ein Psalm, der zweimal wörtlich wiederholt wird. Ein zweites Mal wirklich wiederholt wird. Jest psalm, który dwa razy jest słownie powtórzony. Es ist Psalm 14 und 53. Jest to 14 i 53 psalm. Und da lesen wir, dass Gott vom Himmel auf die Erde schaut. I tam czytamy, że Bóg z niebios pogląda na ziemię. Ob ein gerechter sei. Czyli znajdzie jedynego sprawiedliwego. Und er muss feststellen, dass keiner da ist. I musi stwierdzić, że nie ma ani jednego. Das ist sehr traurig. To jest bardzo smutne. Und wir müssen einmal daran denken, was das für Gott, den Schöpfer ist. I pomyślmy na tym, co to mogło być dla Boga, dla tego Twórcy. Er hat alles sehr gut gemacht. Und wszystko bardzo dobre uczynił. Und jetzt blickt er auf seine Geschöpfe. Teraz patrzy na swoje stworzenie. Und er sieht nichts, an was er sich freuen kann. I nie widzi nic, na czym by się mógł ucieszyć. Und dann ist der Herr Jesus geboren. A później się Pan Jezus urodził. Und er lebte hier auf Erden. Żył tu na ziemi.
Und jetzt sehen wir diesen wunderbaren Wurzelsprung von Dürrem Erdland. Teraz właśnie widzimy ten cudowny, tą raptorość tej ziemi, która wyrosła. Jetzt sah Gott einen Menschen. Teraz widział Bóg człowieka, der in all seinem Tun, który we wszystkich swoich poczynaniach völlig das tat, was Gott sich vorgestellt hat, was die Menschen tun sollen. To, co Bóg sobie przedstawiał, co mieli czynić ludzie. Einer, der völlig rein und heilig über diese Erde ging. Ten, który był całkowicie czysty, bez zmazy, idąc tu przez tą ziemię. Welche Freude für das Herz Gottes. Jaka radość dla serca Bożego. Also zuerst erkennt dieser Überrest, was der Herr Jesus für Gott ist. I tu najpierw ta reszta poznaje, kim był Pan Jezus dla Boga. Zweitens spricht er davon, was die Menschen von ihm gehalten haben, als sie ihre I drugi raz, dalej później mówi o tym, co ludzie o nim myśleli, kiedy on tu był na ziemi. Er hatte keine Gestalt und keine Pracht. On nie miał żadnego wyglądu. Manchmal sieht man Gemälde von Herrn Jesus. Nieraz widać takie malunki o Panie Jezusie. Ja nie mówię, że to jest dobre, bo to się nie powinno czynić. Ale kiedy się nieraz na to patrzy, to Jezus oft gemalt mit einem Schein um den Kopf, um das Haupt. To nieraz Pan Jezus jest namalowany, jak gdyby z taką aurorą nad swoją głową. Aber so war es nicht. Ale tak to nie było. Er hat sich äußerlich nicht unterschieden von den Menschen, die gesündigt haben. On się zewnętrznie nie odróżniał niczym od tych ludzi, którzy grzeszyli. Schrift sagt uns, dass in Gleichgestalt des Fleisches der Sünde kam. Słowa nam Boże, że on pisze podobieństwie grzesznego ciała. Obwohl er völlig ohne Sünde war. A mimo tego, że on był bez grzechu. Er hat also nicht besonders ausgesehen äußerlich. On nie specjalnie wyglądał na zewnątrz. Aber es gab natürlich einen, der in seinem Schoße saß. Ale to był jeden, który siedział w łonie. Der hat seine Herrlichkeit angeschaut. On oglądał jego chwałę. Die Herrlichkeit eines Eingeborenen vom Vater. Tą chwałę jako jedno rozumnego od Ojca. Pełen łaski i prawdy. It was Johannes. A to był Jan. Aber das war nicht eine äußere Herrlichkeit, die das natürliche Auge sah. Ale to nie była taka chwała, taka zewnętrzna, które to naturalne oko widziało. Sondern es war eine innere Herrlichkeit. Ale to była taka wewnętrzna chwała. Die nur das Auge des Herzens sehen kann. To, co tylko oko serca mogło widzieć. Wir sehen dann, dass die Menschen ihn nicht begehrt haben. My widzimy, że ludzie go nie pożądali. Das ist der erste Schritt. To jest ten pierwszy krok. Zweitens haben sie ihn verachtet. Drugi, oni go znieważyli. Und drittens haben sie ihn verlassen. A trzeci go opuścili. Was das für das Herz des Herrn Jesus war? Co to było dla serca Pana Jezusa? Was muss er in seinem Innen empfunden haben? Co on mógł odczuwać w swoim takim wnętrzu? Er kam zu den Menschen und in Barmherzigkeit und Liebe. On przyszedł do tych ludzi w miłości i w miłosierdziu. Und die Menschen begehren ludzie tego tej miłości nie pożądali. Nein, sie haben ihn sogar dafür verachtet. Oni go za to nawet znieważali. Und es ging einige, gab einige, die eine Zeit lang mit ihm gingen. A było wielu takich, którzy pewien czas z nim szli. Und dann sagten sie, als er sprach. Później, kiedy on przemawiał. Diese Rede ist hart, das kann sie hören. No i ta mowa jest twarda, ktoś to może słuchać. Und da verließ sich die Jäger. I wielu go opuściło. Nicht alle. Nie wszyscy. Petrus ist geblieben. Piotr został. Und als der Jesus seine Jünger fragte. I kiedy Pan Jezus swoich. Yeah.
53. Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Ty i twój dom będziesz zbawiony. Ty i twój dom będziesz zbawiony. Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Ty i twój dom będziesz zbawiony. Ty i twój dom będziesz zbawiony. Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony.
będziesz zbawiony.